Paweł Pietraszko na środku z dziewiątką. No i na rozegraniu mamy... Będziemy miał takie przyjęcie jak Sekito w ostatnim spotkaniu. No zobaczymy, może się też pokuszą tutaj przyjezdni o dobre granie i zobaczymy, jak wyjdzie naprzeciwko drużyny z Zawierci. I już mamy szóstkę drużyny z Lubina, jest Marcin Waliński z jedynką na przyjęciu, dalej czwórka Dawid Gunia, i kapitan zespołu tego spotkania z Niszczą. Przemura, dobre przyjęcie, wysokie, Waliński na B, sfoksował pojedynczy blok Orczyka i znów na prowadzeniu Lubinianie. Tak, brawo dla Walińskiego, tym razem na prawym skrzydle, no on wykorzystał dobre rozegranie, dobrze wystawioną piłkę z jedną Walińską. Przemysław Stępień. Rutka cały czas tam dobrze reaguje, blok jest obrona Wojtka Ferresa, Waliński przełożył. No to jest świetna akcja, taka akcja buduje zawsze zespół. Gdzieś wybroniona piłka daleko i po niej wyprowadzona skuteczna kontra. Brawo za tą odpowiedź przyjezdnej. Podaliście złapać te dwa punkty w jednym ustawieniu, ale tutaj no, pięknie to wyglądało, jeśli chodzi o Ferenca. Ten rzut siatkarski, wyciągnięta piłka w samym narożniku. Z takim poświęceniem, z takimi akcjami. Razy do Walińskiego. Walińsko Krum Lubin 1-0, już mamy pierwszą akcję drugiego seta. Wygrana ta akcja przez Krum Lubin. Marcin Waliński, ale co do pierwszego seta, 25-20 wygrywa Aluro. Wyrównany mecz na pewno, gdzieś do 13 punktu. Potem w jednym ustawieniu kilka punktów stracili Lubinianie. I to był ten kluczowy moment, kiedy Aluro zyskał Waliński. A serwisowy Marcin Waliński. A może właśnie takich akcji trochę brakowało po stronie Kuprum, jako przyjezdni. Mogą ryzykować, powinni to robić, szczególnie ci zawodnicy, którzy dobrze czują się na tym obiekcie. A to na swoim koncu. A tutaj no jest ciągle bieganie. Przemysława Stępka po boisku, teraz pod górę uderza Marcin Waliński. Na to nie ma sposobu, tak jak przed momentem blok przećwiczył Urosz Kowacewicz, teraz z tym blokiem opracował Waliński. Kamil Maroszczyk pojawia nam się za Dawida Gunię. Razy do Waliński. Dobre przyjęcie Ferresa, Waliński, trafiony, zdążył tam Patryk Niemiec dołączyć do kawany. Tak, jeżeli jeszcze takie przyjęcia będzie dawał dla swojej drużyny właśnie Wojciech Ferres, który bardziej, jak widzimy tutaj w tym ustawieniu, poświęcił się, stracił, można powiedzieć, równowagę, ale utrzymał piłkę bardzo precyzyjnie, doprowadzając ją do rozgrywającego. Brawo dla Wojciecha. Razy do Waliński. Tę piłkę przy dograniu, mi się wydało. Waliński, blokaut, zdołał tam wybić, nie dotknął mu kierunku Kowaczewicz. Tak, i tutaj widać coraz pewniejszą pracę, jeśli chodzi o dokładne przyjęcie, kończenie w pierwszym uderzeniu. Łapią odpowiedni rytm przyjezdni. Waliński. Szybsza do Dawida Konarskiego, tam blok, ale jeszcze wyratowali się, środek, druga linia. Zaczynają grać bardzo dobrą siatkówkę Lubinianie. Maciej Sas, tutaj ta organizacja tej piłki, oczywiście to ma dogrywać libero, ale jego głos był niezwykle istotny, bo był na 3 metrach, ale właśnie bardzo szybko odpowiedzialność za dogranie tej piłki do rozgrywającego, a później Stępień pokazał, jak rozliczyć razy do Walińskiego. Gunia, Szarpie Kowaczewicz, jeszcze tam wybronił piłkę Kawana, ale to kolejna kontra. A Lubinianie są niezwykle skuteczni na tych kontrach. Dobre rozegranie Przemysława Stępnia na pojedynczy blok. Jak już zmuszają do piłki, która jest przebijana za darmo, to wszystko jest dokładnie poukładane. Nawet bez libero, nie było konfliktu, precyzyjnie do rozgrywającego i może przy takiej piłce rozrzucać blok Zawiercia Stępie. Razy do Waliński. Podoszedł na prosto Urosz teraz Kowaczewicz. Widać, że chce być zmienny, taki różnorodny. Waliński. Precyzyjna kiwka. Gdzieś tam znowu była dziura w bloku, 17-11 dla Kuprą. Bardzo dobre rozwiązanie. Przemysław Stępień. Razy do Waliński. Stępień, Waliński. Dobrze pograli teraz blokiem.
Zawiercianie zablokowany Uroż Kowaczewicz. I można zatrzymać się, bo nawet tego... To już chyba trzeci raz dzisiaj. Bardzo dobrze wyszkolonego zawodnika. Są sposoby na to, żeby... Zdobalista Aluromo. Punkt Wojciech Ferez, druga linia, czysta siatka, świetnie teraz rozegrał Przemysław Stępik, kończy to Waliński, teraz będzie piłka setowa dla Kupru. Wszystkie, przepraszam, do przyjęcia, które miał Stępik w tej trzeciej partii, precyzyjne, dokładne, na głowę, blok zawiercia został oszukany, rozrzucony. Waliński. Remigiusz Kapica, zdążył jeszcze Patryk Niemiec, będzie kontra Kuprum, środek, druga linia, miał na rękach Żurek. Brawo następnie, bo te pajpy, które sobie gdzieś tam wymyśla, to są przemyślane decyzje, to jest wszystko, zobaczmy, rozegrane praktycznie. Te pajpy gra perfekcyjnie. Brawo, brawo. I tutaj brawo też oczywiście ta współpraca z Walińskim w tym meczu układa się wyśmienicie. No muszą wrzucić na pewno wyższy bieg gospodarzy, jeśli chodzi o pole serwisowe, bo 57% razy do Walińskiego. Dobre przyjęcie Ferenca, Waliński. Obija blok Kowaczewicza i Zniszczoła. Cenne też ustawienie dzisiaj z Marcinem Walińskim, jeśli chodzi o Kupro. 15 zagrywek. Razy do Walińskiego. Skróty kąte na Walińskiego, Marcin Waliński. Dobrze poukładana, zobacz, przygotowana akcja Podmińskiego rozgrywającego. Zagrana tempo z tyłu za plecy, żeby na chwilę zatrzymać się. Zobaczmy, na środku jest akurat Niemiec. W przysiadzie nie zdążył dołączyć do Podmińskiego. Razy do Walińskiego. Przeszkadzali sobie tam przyjęciu Rubinianie, ale wybrnęli. Marcin Waliński, 12 punkt dla Kupra. Sprawi sędziowie, że było czysto przyjęciu. Dwa razy do Waliński. Jest mocno, przyjął z trudem przybora Waliński. Rzucony w siatkę, ale sobie poradził. Zatrzymał się na słupku, Marcin. No właśnie, wiesz, dlaczego nie skoczyli gospodarze nawet w trójkę do bloku, ale on powinien odpuścić i w ogóle nie skakać, bo było bardzo szare konie, dokładnie za antenkę.